pogranicze polsko-słowackie to na pewno cenne krajobrazy, walory kulturowe, przyrodnicze. W wielu miejscach zachowały się wyjątkowe elementy także tradycyjnej kultury ludowej, rzemiosła. Do walorów kulturowych można też zaliczyć obiekty architektury sakralnej, zespoły dworskie z parkami, stanowiska archeologiczne czy muzea. Program współpracy Interreg Polska-Słowacja miał swój początek momentem przystąpienia i Polski i Słowacji do struktur Unii Europejskiej. Natomiast warto tutaj też zwrócić uwagę, że historia projektów jest dłuższa, bo zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, można było realizować projekty w ramach inicjatyw FAR. Najważniejszym celem współpracy transgranicznej jest wspólne rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw czy regionów, a które wymagają podejmowania wspólnych działań. Dlatego też wspieramy turystykę, wspólnie dbamy o środowisko i wspólnie poprawiamy dostępność komunikacyjną regionów. Jednocześnie organizujemy spotkania mieszkańców z obu państw. Ułatwiamy wymianę doświadczeń. Będziemy kontynuować współpracę w ramach kolejnej edycji programu. Będziemy stawiać przede wszystkim na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze i turystykę. Ułatwimy dalszy rozwój połączeń komunikacyjnych. Jednocześnie będziemy wspierać współpracę mieszkańców instytucji na pograniczu. My jako obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej możemy ze sobą się poznać, możemy poznać swoją tradycję, swoją kulturę, swoje obyczaje, obrzędy, ceremonie, a więc swoje dziedzictwo kulturowe, ale też i możemy myśleć o różnych rodzaju wyzwaniach, które stają przed nami, jeżeli chodzi na przykład o rozwój regionów, o rozwój wspólnot lokalnych, które zamieszkują te regiony przygraniczne. Ta możliwość współdziałania powoduje to, że my z jednej strony się poznajemy, z drugiej strony oczywiście możemy realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, możemy bez problemu ze sobą podejmować różne działania, ale też i rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Tworzymy pewne dobre relacje, które mógłbym powiedzieć, że wręcz tworzy się czy wytwarza się taka atmosfera rodzinna. Chyba takim najbardziej ważnym w moim przekonaniu to jest ta współpraca między ludźmi. Ja nazywam to wskaźnik humanistyczny. Więzy, przyjaźń, te relacje między nimi tak naprawdę są na solidnym gruncie budowane. Te partnerstwa, które powstają, zrealizują te wskaźniki projektowe, programowe, ale ten wskaźnik humanistyczny pozostaje, oni nadal ze sobą współpracują. Zresztą zauważamy, że te partnerstwa w kolejnych konkursach wspólnie startują po to, żeby móc realizować projekt ze sobą.